Z listu św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika do Magnezjan. Ignacy, zwany również Teoforem, kościołowi w Magnezji nad Meandrem, błogosławionemu łaską Boga Ojca w Chrystusie Jezusie, naszym zbawicielu, pozdrowienie oraz życzenia obfitego zbawienia w Bogu Ojcu i w Jezusie Chrystusie. Skoro tylko dowiedziałem się o Waszej doskonałej miłości względem Boga, Uradowany wielce, postanowiłem przemówić do was w wierze Jezusa Chrystusa. Ozdobiony zaszczytnym imieniem, ja, więzień, śpiewam chwałę Kościołów i życzę Im jedności z ciałem i duchem Jezusa Chrystusa, życiem naszym wiekuistym, życzę zjednoczenia w wierze i miłości, która jest ponad wszystkim, a zwłaszcza jedności z Jezusem i Ojcem. W Nim, opierając się i wyzwalając od wszelkich zakusów księcia tego świata, zdołamy dojść do Boga. Doznałem radości zobaczenia Was w osobie Waszego biskupa, zasłużonego przed Bogiem, Damasa, a także w osobach zacnych kapłanów, Bassusa i Apoloniusza oraz mego współsługi diakona Zotiona, którego obecnością obym się zawsze mógł ucieszyć. Jest bowiem poddany biskupowi jak łasce Bożej. A kolegium prezbiterów, jak przykazaniom Jezusa Chrystusa. Ale i Wam nie godzi się nadużywać młodego wieku Waszego biskupa, lecz ze względu na moc Boga, otoczyć go wszelką czcią. Dowiedziałem się zresztą, że święci kapłani nie nadużyli jego młodego wieku, ale roztropni w Bogu poddali się biskupowi, nie tyle jemu, ale Ojcu Jezusa Chrystusa, który jest biskupem wszystkich. Przeto to dla chwały tego, który nas umiłował, należy zachować posłuszeństwo bez jakiegokolwiek udawania. Bo niewidzialnego biskupa się okłamuje, ale usiłuje się wprowadzić w błąd niewidzialnego. Sprawy te nie dotyczą tylko człowieka, ale Boga, który zna rzeczy ukryte. Trzeba więc nie tylko nazywać się chrześcijaninem, ale być nim w rzeczywistości. Tymczasem istnieją tacy, którzy się powołują wprawdzie na biskupa, ale wszystko czynią bez niego. Tacy nie mogą mieć dobrego sumienia, a ich zgromadzenia nie są ważne ani zgodne z przykazaniem Pana. Wszystko bowiem ma swój koniec, i dwie rzeczy stoją przed nami: śmierć i życie, a każdy pójdzie na swoje miejsce. Podobnie jak dwie monety, jedna Boża, druga należąca do świata. A każda z nich ma własny swój znak. Niewierni, znak tego świata, wierni zaś, którzy trwają w miłości, znak Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa. Jeśli na wzór Jego męki nie jesteśmy gotowi umrzeć dla Niego, to nie ma w nas Jego życia.